Dzień dobry, witam Państwa w naszym kolejnym wideoporadniku z serii Revit Stan surowy otwarty domu jednorodzinnego. W dzisiejszym odcinku pokażemy sobie, jak można wymiarować nasz rzut, później przeniesiemy go na arkusz, a finalnie ten arkusz również wyeksportować do formatu PDF lub JPG. OK, pierwszy krok. Wybierzmy nasz styl wizualny, zmienimy go na ukrytą linię. Pierwszy krok za nami, wybieramy dalej z klawiatury skrót DI, Danuta Irena. Złapmy wymiar globalny jako gabaryt. Pierwszy na drugim kierunku. Tabem przełączamy się, aby znaleźć odpowiednie lico dla wymiaru. Od razu zróbmy również porządek z edycją typu dla naszego stylu wymiarowania. Pierwszym krokiem będzie ustawienie tła tekstu na przeźroczyste, zmiana na tachome, na przykład na czcionkę. Dalej kontrolka linii pomocniczej, przypisany do linii wymiarowej, zastosuj, OK. Dwa pierwsze wymiary globalne już zrobione. Wybierzmy ponownie z klawiatury skrót DI i teraz łapiemy wymiary pomiędzy naszymi osiami. Pamiętamy, że musimy zatwierdzić nasz wybór klikając gdzieś w białe pole, nie przyciskamy przycisku Escape. To samo na drugim kierunku. Zrobione. Co dalej? Dalej pokażemy sobie wymiarowanie jakimś jednym wymiarem w środku, jednym wymiarem po zewnątrz, po otworach, więc przejdźmy do tego. Już widzimy, że będziemy potrzebować zmienić materiał oczywiście w naszych trzpieniach, więc łapiemy pierwszy wymiar do otworu, idziemy dalej, trzpień do kolejnego naszego trzpienia i kończymy. W momencie, kiedy mamy nagromadzoną dużą ilość wymiarów, możemy po zaznaczeniu i wybraniu jednego z nich przenieść jego położenie. Wtedy zrobi nam się taka linia odniesienia. Możemy go wyrzucić na dół, do góry. To już możemy go również przesunąć. To już w zależności od tego, jak to preferujemy, tak aby nasz rysunek był jak najbardziej czytelny oczywiście. Co dalej? Dalej zmieńmy sobie właśnie materiał dla naszych trzpieni, czyli zaznaczamy jeden, prawy przycisk myszy najlepiej w białe pole, wybierz wszystkie wystąpienia elementu w całym projekcie. Pamiętamy teraz, aby zmienić im materiał, więc wyszukujemy beton C20x25 z podłogą. OK, sprawdzamy, zmieniło się nasz szraf również, więc wszystko jest w porządku. Mamy jeden wymiar zewnętrzny. Zróbmy dla przykładu jakiś wymiar wewnętrzny. Więc złapmy sobie tą linię wymiarową. Tu na dole z otworem zrobimy chociażby 48 cm. Hop. Tylko teraz złapaliśmy sobie ostatni wymiar do osi. Więc złapmy sobie jeszcze raz od lica do otworu i pamiętamy, żeby tabem przełączyć sobie, żeby znowu otwór był do lica tej ściany, która nas interesuje. Dobrze, więc analogicznie możemy zwymiarować cały nasz rysunek. Pokażmy sobie kolejny krok. Kolejnym krokiem będzie oznaczenie jakiegoś typu ściany, więc wybierzemy skrót z klawiatury TG, Tomasz Grażyna, TG i możemy zaznaczyć naszą ścianę, że chcemy ją opisać. Dostaniemy komunikat, że nie mamy wczytanego żadnego oznaczenia dla kategorii ściany, chcemy je wczytać tak i jesteśmy w naszych bibliotekach, w opisach, w architektonicznych sprawach, oznaczenie ściany, otwórz. I teraz po najechaniu na ścianę dostaniemy znak zapytania. Dlaczego? Ponieważ ta etykieta została stworzona w taki sposób, że szczytuje nam oznaczenie ściany jako znacznik typu, więc przejdźmy do edytuj typ, poszukajmy czegoś takiego jak znacznik typu, napiszmy sobie tutaj na przykład mur 24 cm. Zatwierdzamy OK i w ten sposób widzimy, że dodaliśmy oznaczenie. Analogiczny sposób moglibyśmy oznaczać pozostałe elementy. Dobrze,
Mamy nasze linie, wymiarowe, osie, złapane wymiary. Zróbmy jeszcze mały porządek z naszą osią drugą i trzecią, tak aby nie nachodziły na siebie, więc możemy zaznaczyć oś numer 2. Po przybliżeniu widzimy tutaj takie przełamanie, naciskamy na nie. To samo wykonujemy na dole. Mamy już większy porządek przy naszych osiach. Zostawiamy skalę 1 do 100. Co w kolejnym kroku? Opiszmy sobie jeszcze jakąś rzędną. EL, Elżbieta Lucjan, rzędna punktu. Wybierzemy pierwsze miejsce jakieś. Możemy wybrać również w garażu. Oczywiście dostaniemy te same wyniki, bo nie zmienialiśmy tutaj nic, jeśli chodzi o rzędne. Więc mamy stworzony wstępnie oczywiście nasz opis. Cała reszta, doskonalenie tego jest w sposób analogiczny. Nie ma tutaj już większej filozofii. OK. Przejdźmy może teraz na nasz przekrój. Zaznaczam go, prawy przycisk myszy, idź do widoku. I możemy go również w jakiś sposób zwymiarować. Dla przekroju, dla odmiany nie będziemy zmieniać sobie stylu wizualnego. Pokażemy to troszkę inaczej, więc wybierzemy DI, Danuta, Irena. Złapiemy sobie wymiary pomiędzy naszymi osiami, żeby je też pokazać. Następnie zwymiarujemy sobie górę od lica do lica, kolejne do naszej ściany żelbetowej. I na tym zamkniemy naszą linię wymiarową. Tylko teraz, jak widzimy, ją przez przypadek podzieliłem, bo złapałem jeszcze coś na tym murze. Specjalnie to zaakceptuję i pokażemy sobie, jak takie coś można zedytować. Zaznaczam moją dużą linię wymiarową, edytuj linie pomocnicze i odklikuję to miejsce. W ten sposób naprawiłem kłopotliwy fragment naszej linii wymiarowej, w związku z czym mogę powolutku przejść dalej. Pokażemy sobie również, że tutaj też możemy stosować skrót TG i oznaczać naszą ścianę. Jest to ten nasz mur. Możemy zmienić jego położenie. Bardziej o, w ten sposób będzie bardziej czytelne. OK, więc mamy nasz przekrój roboczy, co prawda on tam dotyczył schodów, ale my chcemy go wykorzystać, żeby wrzucić to na arkusz. Dobrze, więc dodajmy nowy arkusz. Arkusze, prawy przycisk myszy, nowy arkusz, metryczny a1bimedu.pl. OK. W tym momencie przerzućmy tutaj nasz rzut poziomu 0. Dalej przerzućmy nasz przekrój roboczy. Do tego możemy dorzucić jakiś widok z aksonometrią, z 3D. Oczywiście zmniejszymy zaraz jego zakres, albo nawet nam pasuje. Uzupełnimy parametry odpowiadające za autora. Wpiszę tutaj swoje imię, nazwisko. Więc w ten sposób stworzyliśmy nasz arkusz. Pokazaliśmy, jak dodawać linie wymiarowe, jak opisywać elementy. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do eksportu naszego arkusza. Zanim to sobie wyeksportujemy, to oczywiście delikatnie to obrobimy, w związku z czym najpierw zaznaczymy nasz rzut, zmienimy mu skalę, może wybierzmy 1 do 50, może być za duże, więc wybierzmy opcje niestandardowe, wpiszmy to 1 do 75, oczywiście będziemy to robić wszystko świadomie, więc jak najlepiej może nam to zostać. OK, co mamy dalej do zrobienia? Dalej musimy przyciąć nasz widok, widoczny zakres przycięcia na chwilkę, zastosuj. Przejdziemy dwukrotnie klikając do naszego widoku i teraz po pierwsze niebieskimi kuleczkami przycinamy sobie widok. Więc naszych elewacji już teraz znaczników nie będzie widać. Widoczny zakres przycięcia odznaczamy, zastosuj, dwukrotnie wyklikujemy się. Następnie przesuniemy sobie podpis naszego elementu, co to jest. Zaraz będziemy delikatnie również powiększać nasz przekrój, czyli zmieńmy tutaj skalę na 1 do 50. Zobaczmy, jak to się będzie prezentować. Nie najgorzej. Więc przesuniemy to na nasz rysunek. Mamy przekrój roboczy schody, mamy naszą aksonometrię
Jeśli chcielibyśmy tutaj coś jeszcze dodać, to moglibyśmy jakiś dodatkowy widok, na przykład z tymi ścianami murowanymi, które już wcześniej używaliśmy, jakąś taką miniaturkę. On już jest na innym arkuszu, więc nie możemy go w ten sposób tak łatwo wykorzystać, więc musielibyśmy go sobie zduplikować. Powiel widok, powiel z uwzględnieniem szczegółów. I teraz taki powielony widok możemy już wrzucić na nasz arkusz w formie takiej miniatury, jak to mniej więcej gdzieś wygląda. Następnie, mając tak przygotowany już arkusz, możemy przejść do jego eksportu, czyli zakładka plik, drukuj. W tym momencie polecam zainstalować sobie drukarkę Qt PDF. I teraz kilka rzeczy do ustawienia, więc w pierwszej kolejności ustawienia. Zmieniamy tak, aby nasz format wydruku zgadzał się z formatem naszego arkusza, więc będzie to ISO A1. Ustawiamy powiększenie 100%. Pamiętamy, aby ustawić wyrównanie do środka. Zatwierdzamy to przyciskiem OK. We właściwościach jeszcze drukarki moglibyśmy zmieniać coś na czarno-białe lub kolor. My mamy tutaj coś kolorowego, więc zostawmy sobie, żeby ten kolor pozostał. Eksportujemy nasze bieżące okno. Dodatkowo w zakładce tutaj dla ścieżki możemy wybrać przeglądaj. Ale ta ścieżka przy eksporcie nam się zmieni, ponieważ teraz jeśli ja kliknę OK, to tak jakby ta drukarka Qt PDF sam zapyta mnie, gdzie mamy to zapisać. Zaraz powinno pojawić się nam okienko. Tak jest. W związku z czym teraz możemy zapisać to na pulpicie. Zapisz. I w ten sposób wyeksportowaliśmy nasz arkusz do formatu PDF. Więc teraz pozostaje nam wyeksportować jeszcze nasz obraz. Analogicznie plik. Tylko tym razem eksportuj. Pamiętamy, że jest tu strzałka w dół. Przewijamy obrazy i animacje, wybieramy narzędzie obraz, zmieniamy ścieżkę na nasz pulpit, zapisz, ustawiamy powiększenie do 50%, następnie JPEG bezstratny dwukrotnie i jakość obrazu ustawiamy na 300, klikamy OK. I w tym momencie wyeksportowaliśmy sobie nasz arkusz zarówno do formatu PDF, jak i JPG. Ja Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji naszego kanału, jeśli się podobają nasze filmy. Dziękuję, do widzenia.